Nowa elewacja i gruntownie odnowione sale zajęć to nie jedyne zmiany w przedszkolu. Wcześniej dochodziło tam do notorycznych awarii. Dosłownie drugiego dnia po objęciu stanowiska pękła nam rura. Więc od razu była zalana część sali, korytarz, więc to na pewno wymiana instalacji na pewno nam tutaj dużo komfort podniosła. W budynku wymieniona została także podłoga, instalacja elektryczna oraz sieć internetowa. Zmodernizowano także ogrzewanie, instalując panele fotowoltaiczne. Najwięcej problemów przysporzyła elewacja. Budynek pochodzi z 1912 roku i jest zabytkiem. Rzeczywiście nam się udało zachować wizerunek tego obiektu. Cegiełki zostały wyczyszczone. Te części, które w latach 80. i 90. były dobudowane do tego starego obiektu, zostały również tak zaprojektowane, żeby one tworzyły całość tego przedszkola. Modernizacja kosztowała ponad 1,5 miliona złotych. Niemal całość to dotacja unijna.